Jeden z raportów ISIS, jaki trafił do sieci, sugeruje, że członkowie tej organizacji wysadzili w powietrze małe dziecko w ramach treningu. Sadiq al-Husseini, szef ochrony w Diyala, powiedział, że do tego czynu doszło niedaleko Ash-Sharqat, gdzie ISIS kontroluje sporą część terytorium. Dziecko wpadło w ręce terrorystów razem z ojcem, którego później zabito. Poza raportem al-Husseiniego nie ma innych dowodów i niektórzy podejrzewają, że może to być jedynie propaganda skierowana przeciwko ISIS. Jednak znając historię tej organizacji, a także fakty, że używali dzieci do ataków samobójczych, a także zabijali ludzi na dziesiątki sposobów, wydaje nam się, że zabicie niemowlęcia może być całkiem prawdopodobne.